Witajcie w kolejnym odcinku vloga. Jesteśmy ponownie na Obrzeżnej, ale tym razem z gośćmi. Jest z nami Michał z vloga Street Food Polska i Iza, która się ukryła. Michał z Izą przyjechali do nas specjalnie z Kielc i będziemy wprowadzali zarąbistą, ale to absolutnie zarąbistą nowość do oferty kury. Będzie ona limitowana, albo przytrzymamy ją przez tydzień w menu, albo przez dwa tygodnie. Zdradzę, że będzie to kanapka, a więcej o tym powie Michał. Będziemy robili połboje. Zastanawialiśmy się z Mateuszem, jaką fajną rzecz można Wam zaoferować. I doszliśmy do wniosku, że kanapka po'boy jest w Polsce praktycznie nieznana. Ja osobiście jadłem ją w Polsce chyba ze dwa razy tylko. A jest naprawdę świetna i uważam, że po pierwsze można się ją najeść, po drugie naprawdę fajnie smakuje, a po trzecie jest, tak jak powiedziałem, kompletnie nieznana w Polsce, bo skąd się w ogóle wziął po'boy? Według mitu amerykańskiego kanapka powstała w latach 20. w Nowym Orleanie, gdzie panowie prowadzili sobie restauracyjkę i był w tym czasie strajk tramwajarzy. A panowie postanowili po prostu tych strajkujących nakarmić i wymyślili po'boya, co jest oczywiście kompletną bzdurą, bo kanapka pochodzi bardziej z kręgów biedoty, stąd nazwa po'boy, poor boy, biedny chłopiec, bo była to tak naprawdę bagietka, to są te wpływy kultury francuskiej w Nowym Orleanie i całej Luizjanie, do której po prostu pakowano to, co się dało zapakować, co było w domu, kawałki mięsa. No, pierwszy podstawowy po'boy był z kawałków wołowiny. W tym momencie po'boya możemy zjeść zarówno z owocami morza, z kiełbasą z aligatora, z kurczakiem czy z wołowiną. A my do niej włożymy dwa składniki, tak naprawdę główne, dwa podstawowe składniki, oba lubiane w Polsce i mam nadzieję, że Wam ta kanapka po prostu posmakuje, bo jest prosta, a jednocześnie pełna smaku. Jak robimy krewetki, ty proponowałeś jeszcze jalapeno, żeby zrobić. I pytanie, czy jalapeno po prostu świeże, czy panierowane robimy? Wiesz, jeżeli kanapka ma chrupać, no to wszystko powinno jechać w panierce wtedy, tak? Nie musimy kupować peszuszty. 15? Będzie jak siekiera. Nie ma opcji. Wymieszajmy i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak się przegryzie? Ja bym jeszcze troszkę sypnął, ale... Tak, możemy sypnąć. Mocno tu jest majonez cały czas. Ale to zaraz później będziemy robili jeszcze. Aha. I może śmietanę jakąś na przykład. Ale jest ostry tak na oczy. Bardzo dużo tej przyprawy jest. Trzeba było czekać tak. Dalej jest ostry, ale nie jest już taki ptaśny. Spoko. Zobaczymy, jak się w kanapce zachowa. Próbuję połamać tą stronę, żeby ona na większej tej płaszczyźnie się otworzyła, a nie tu na samym brzeszku. To jest wersja testowa, my sobie ją pokroimy i idziemy zaraz. Krewetka, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 10? 10. 10, dobra. To na bogato to leci. Bagietka grillowana, majonez Cajun. Troszkę zieleninki, panierowany kurczak. Przesmażane z czosnkiem na maśle krewetki. Panierowane jalapeno.
Możemy zrobić na drugą salę, bo było teraz przemyśleć. A jak będzie spoko, to robimy dwie takie jeszcze. Spróbujemy? No pewnie. Tylko tam czekajcie. Spróbujemy to naprawdę przełożyć, tak. Musisz to... To musi w dużym pergaminie iść od razu. Weź to teraz ugryź. I ona teraz się rozerwie od dołu. Potraktujemy to jak sushi na początku może. Dobra, spróbujmy ją przekroić na pół, a potem zobaczymy co dalej. Nie jest sucha na pewno. Ale sosu trochę więcej możemy dać. Troszkę więcej sosu, troszkę więcej jalapeno. Dajmy tego po prostu więcej i dajmy cytryny więcej. A to on się przegryza powoli, w sensie tak. Zaczął być już... gorycz z jedzenia suchej przyprawy znika powoli. Także on zaraz będzie coraz lepszy w ogóle, no. Nie, bo jest o wiele lepszy niż jak go szykowaliśmy od razu. Prezentujemy wam naszego połboja. Kanapka w założeniu bardzo prosta, ale pełna smaku. Mamy różne faktury. Jest chrupiąco, jest soczyście. Poza tym, że sos będzie na górnej bułce i na dolnej bułce, to każdy dostanie też na wynos pojemniczek sosu, tak żeby polać sobie na sam środek kanapki tuż przed samym zjedzeniem. Oraz ćwiartkę cytryny, tak żeby skropić mięso przed samym zjedzeniem. Jak to zjeść? Najlepiej to po prostu złożyć na pół. Aczkolwiek bez zabezpieczenia w postaci jakiejś folii, papieru to będzie ciężko. No, to jest amerykańska kanapka. Kanapki nagrywaliśmy też podcast Street Food Polska. Będę szukał, jak nie będziemy mówili. Dobra. Dzisiejszy podcast nagrywam w Kurze na Obrzeźnej w Warszawie, a moim gościem jest Mateusz. Cześć, jestem Mateusz. Czy rozmawialiśmy o tym, jak się poznaliśmy, o tym, jak prowadzisz swoją działalność. Powiedz mi, Mateusz, przypomnij mi, ile my się znamy. No, myślę, że będzie 7 lat. Od 2014, tak. Kiedy pierwszy raz przyjechaliście na nasz zlot w Krakowie. Wtedy jeszcze jako podspot. Przed chwilą zjedliśmy śniadanie tutaj i muszę przyznać, że było no, naprawdę zajebiste i bardzo sycące. Także mam nadzieję, że ta oferta zostanie tutaj na stałe. Także no, ja też bardzo, bardzo czekam, żeby wreszcie te lokale zostały otworzone i mam nadzieję, że już na wiosnę będziemy mogli chociaż w tym reżimie sanitarnym jednak wrócić na chwilę chociaż do lokali. No, dobrze by było. Tego sobie nie... Państwu życzymy. Tak, my sobie nie robimy nadziei jakichś zbyt dużych, także... Tak. I myślę, że dużo ciekawych rzeczy udało nam się przemycić, także w przyszłym tygodniu szukajcie podcastu na blogu Strony Polskiej. Jeżeli chodzi o te piękne kanapki, które tutaj już pozastygały trochę od fotografowania, to wprowadzimy je we wszystkich lokalizacjach Kury od 8 marca, czyli od poniedziałku, i będą dostępne do 21 marca. Także korzystajcie, bo powiem wam, naprawdę jest... Nie wiem, czy to nie będzie największa kanapka, którą dotychczas mieliśmy w Kurze.